Siemanko, panie i panowie, dla zainteresowanych, gdzie jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, czujnik temperatury wody, bo widzę ciężko było to znaleźć, a przed chwilą jakieś zawiechy mi to łapało, jakby nie chciało się włączać, więc pokazuję, a takiego filmiku niestety takiej informacji nie znalazłem, więc takie cuda tylko u mnie. Jeżeli nie wiecie, wchodzicie tamtą wnękę. Widzicie? Tak. To zielone z tymi dwoma białymi kabelkami. Już pokazuję. Znaczy, jakby nie działał, to by teraz wiatraki jakby chodziły na włączonym zapłonie oczywiście, nie? Teraz pokazuję, o co chodzi. Jakby nie działał, to tak samo jakby go odłączyć, nie? Zobaczcie. Odłączę go. Widać coś tam? Nie widać za bardzo, ale dobra, uwierzcie mi na słowo. Wyciągam tą wtyczkę. Nie? I się włączyły wiatraki i w samochodzie oczywiście nikogo nie ma, żeby tam było jakiś tam cyrków czy coś. Ale zobaczcie. Jest to odłączone. Zależy obok. Czy nie ma teraz. Taki dosłów, no ale to jest niczym. Wtyczka tam leży z tymi dwoma białymi kabelkami. Teraz ją włożę. Z powrotem. Już pogonia. O właśnie. Już ją włożyłem. I tam znajduje się ten nasz czujnik. No mi działa. Także nie wiem, co się stało, że wiatraki mi się po prostu nie załączały na odpalonym silniku wtedy, gdy już miał chłodzić, nie? Gdy miały się wiatraki załączyć i się nie załączyły, ale na zgaszonym silniku ok, wszystko, nie? Także jeszcze muszę do tego dojść, ale sam czujnik temperatury jest ten z tyłu, nie ten tu, tylko ten z tyłu, tam trochę głębiej. Tak bym pokazywał. Teraz odchodzę i sobie porównacie, kiedy trzeba wejść pod tą przepustnicą, to się znajduje. Dobra, jak było pomocne i się przydało, no to wiecie, łapka w górę, subskrypcja, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Wesołych świąt wszystkim i waszym rodzinom również.